Całkiem niedawno, w jednym z moich ostatnich materiałów, zaprezentowałem wam mroczne tunele pod USA i nie zrobiłem tego bez powodu. W tamtejszym materiale przedstawiłem historię ich powstania oraz teorię co do faktu, co może się tam kryć. Jednak obok wspomnianych wówczas przestępców, kultów czy sekt, jedna z sieci tuneli jest bowiem domem jednego z naszych przerażających i jakże nieludzkich przyjaciół. Mianowicie Train Itera. A teraz wyobraź sobie abstrakcyjną historię, w której czekasz na pociąg na stacji kolejowej. Nagle światła gasną, a okazuje się, że na peronie czekasz sam. Nikt nie oczekuje na pociąg, którym ty chcesz jechać. Aż to nagle słyszysz, że coś nadjeżdża. I tak, jest to pociąg, ale nie taki, jakiego byś się spodziewał. Czy ten pociąg ma usta i ostre zęby? Cóż, tak. A w dzisiejszym materiale przyjrzymy się właśnie tej postaci. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś odpowiemy sobie na pytanie, kim jest Train Eater. Z 8 listopada 2019 roku artysta działający pod pseudonimem Leo Vincible, publikujący pracę pokroju tych autorstwa Trevora Hendersona, pokazał światu jedną ze swoich nowych kreacji. Nosiła ona nazwę Train Eater i była inspirowana dziełami Hendersona. Prasa prezentuje olbrzymią kreaturę w formie pociągu, jakby stworzonego z surowego mięsa. Prawa, ujmijmy to, ściana pociągu pokryta jest wieloma gałkami ocznymi, przynajmniej na to to wygląda. Przód pociągu stanowi zaś olbrzymi otwór gębowy, z paszczy wystają ogromne zęby, a tuż za nimi znajduje się postać, zdająca się być trwale połączona z Train Eaterem. Z miejsca skojarzyło mi się to ze Smile Roomem, a raczej ze Smile Room Hostem. Swoją drogą, przydałoby się chyba odświeżyć materiał o Smile Roomie, gdyż dowiedzieliśmy się paru interesujących faktów. Jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i piszcie o tym w komentarzach. Jednakże wróćmy już do samego Train Eatera. Z racji tego, co powiedziałem przed chwilą, to coś, co znajduje się wewnątrz, nazwiemy Train Eater Hostem. Wcześniej natknąłem się na takowe określenie. Ba, nie natknąłem się na żadne określenie tego czegoś w środku. Kreatura na tej pracy znalazła się w ponurym tunelu metra. Wydaje się pędzić naprzód, zupełnie jak pociąg poruszający się po torach. Autor niejednokrotnie w przyszłości prezentował wizerunek giganta. Po raz drugi Train Eatera na Instagramie Leo Vincible mogliśmy dostrzec 5 czerwca 2020 roku. I tutaj, co jak co, ale wygląda to naprawdę przerażająco, nieprawdaż? Tutaj dowiedzieliśmy się pewnego interesującego faktu, który zdradził nam opis. Tutaj muszę wam jeszcze powiedzieć, iż Leo Vincible jest trochę innym artystą od Trevora Hendersona i nie korzysta tak bardzo z opisów do swoich prac. Tak jak Trevor Henderson za pośrednictwem opisu rozbudowuje lore swojego świata. Tak jak w opisie zdjęcia danej kreacji prezentuje historię z nią związaną. Tak Leo Vincible działa w inny sposób. Nie korzysta z możliwości opisu tak bardzo jak Henderson. Opis zdjęcia brzmiał: styl sztuki Train Eater, zainspirowany od Trevora Hendersona. Zdjęcie pochodzi z metra Cincinnati. Marzec 2010. Wszystkich, którzy nie wiedzą, o co chodzi, odsyłam do mojego poprzedniego materiału na temat tuneli pod Stanami Zjednoczonymi. Zatem w tym momencie zastopuj ten odcinek, obejrzyj tamten film, a następnie wróć tutaj, gdyż pewnych rzeczy możesz nie zrozumieć. Już? Obejrzany? Także możemy iść dalej. Po raz trzeci i ostatni w ten moment Train Eater pojawił się 11 listopada 2020 roku w takiej oto pracy, w której ponownie wydaje się pędzić naprzód. Jeszcze nim przejdziemy do sekcji analizy, zaprezentuję wam taką interesującą pracę w ramach ciekawostki autorstwa Dark Mind Arts, czyli kolejnego artysty pokroju Trevora Hendersona. Otóż zaledwie 9 godzin temu twórca ten wrzucił taki oto post. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie wygląda to po prostu świetnie. Koncepcja okładki książki Train Eater Vintage Horror, którą wykonałem. Sztuka mojego autorstwa, stworzone przez Leo Vincible.
Nadeszła pora, by wszelkie informacje poddać analizie. I z całą pewnością nie będzie to najłatwiejsze zadanie, ze względu na fakt, iż w internecie nie znalazłem tak naprawdę żadnej strony, która podawałaby informacje na temat Train Itera, lecz spójrzmy na to, co już wiemy. Najważniejsza okaże się być informacja o metrze w Cincinnati. W pewnej chwili zacząłem dość mocno przeszukiwać internet i doszedłem do pewnego ciekawego wniosku. Leo Vincible do stworzenia tych dwóch prac użył tych dwóch fotografii, pochodzących właśnie z opuszczonych tuneli pod Cincinnati. Podobieństwo widoczne jest gołym okiem, nieprawdaż? Zatem stąd możemy dojść do pierwszej tezy. Train Eater podróżuje, znajduje się bądź jest zamknięty w opuszczonych tunelach metra pod Cincinnati. Lecz teza, którą przed chwilą zaprezentowałem, gryzie się z pierwszą fotografią, gdyż tutaj przynajmniej jest to miejsce oświetlone i wydaje się funkcjonować, pracować niczym dzisiejsze działające metro. Metro w Cincinnati jest zniszczone. Nawet nie położono tam torów, gdyż nie starczyło na to środków. Więc niemożliwym jest, by ta praca pochodziła właśnie z metra w Cincinnati. Teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, skąd właściwie wziął się Train Eater, jaka jest jego geneza i pochodzenie. I tutaj zaczynają się spore schody. Gdybyśmy byli pewni, że znajduje się przykładowo w metrze pod Cincinnati, ułatwiłoby to nam zadanie. Tak jednak nie jest. Jednakże za pośrednictwem moich długich rozważań doszedłem do wniosku, iż być może Train Eater jest tylko duchem. Co jeżeli dusza, która przybrała postać Train Eatera, pochodzi właśnie z metra pod Cincinnati? Co jeżeli mógł być to jeden z robotników, który zginął podczas swojej wykonywanej pracy, albo co gorsza, śmiałek, który zdecydował się zejść do podziemi? Być może miał tam miejsce pewien wypadek, w którym owy śmiałek zginął. Weźmy pod uwagę, iż tunele mają ponad 100 lat, więc możliwym jest, że cegła mogła spaść mu na głowę czy coś. Bądź mogło dojść tam do czegoś bardziej przerażającego. Tak narodził się Train Eater. Dusza zmarłego przybrała postać ogromnego, przerażającego bytu, przypominającego pociąg. A sama znalazła się w środku, jako w cudzysłowie host Train Eatera. Od tamtego momentu może przenosić się do każdej stacji metra, jaka istnieje. Od tych mrocznych i opuszczonych, po te działające pełną parą. Lecz oczywiście jest to tylko moja teoria i nie należy brać jej za coś pewnego. Napiszcie również swoją teorię w komentarzach na dole, a słowem końca chciałbym wyróżnić kilka najbardziej interesujących strategii z cyklu co zrobisz, gdy usłyszysz dyszenie za drzwiami, dyszenie good boya jak coś. Niektórzy z was stosowali bardziej podejście defensywne, tak jak Xasplat. Przepraszam, jeżeli źle przeczytałem nick. Co robię, gdy usłyszę dyszenie? Także zaczynam dyszeć. Czy Thunder Morpek? Ja słyszę dyszenie za drzwiami, istota, że mordę, też ja, Azor, idź spać. Nie zabrakło także podejścia ofensywnego, tak jak Kamek Strength 2. Gdybym usłyszał dyszenie za drzwiami, to bym otworzył drzwi. Podejście ofensywne zastosowałby także Cesarstwo Wolskie.pl. Co robi, gdy usłyszę dyszenie? Każę mu wypier... Moi drodzy, właśnie tak powinno się walczyć z demonami, które nie pozwalają nam spać w nocy. Serdecznie polecam, moi drodzy, jesteście najlepsi, kocham was. A w komentarzu pod tym filmem napiszcie analogiczną rzecz co do historii, którą zaprezentowałem na początku dzisiejszego materiału. Czyli czekasz na pociąg, ale zastajesz Train Eatera. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a w kolejnym odcinku z tej serii zaprezentuję wasze najciekawsze taktyki co do walki z takowym stworem. Tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie i to by było już na tyle w dzisiejszym materiale. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się on podobał oraz subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, które te pojawiają się tutaj kilka razy w tygodniu. Obejrzyj poprzedne filmy, wyczekuj także tych następnych. Zajrzyj do opisu, gdzie znajdziesz zaproszenie do naszego serwera Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz pogadać z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. A także znajdziesz tam też link do mojego Instagrama, Snapchata, Twittera i całej reszty. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Oski Pro, Spodceniec Exe, Komandor Wojtek, Jestem Foką i Cyjan Ety. Pozdrowienia są do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach i podziękowania wszelkim osobom wspierającym ten kanał. Do usłyszenia już wkrótce, trzymajcie się ciepło, dobrej nocki, mówi do was Mondar, cześć!